W Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików przy Placu Zamkowym 8 w Warszawie, odbył się wernisarz wystawy sceny romantyczne, miłosne i erotyczne w fotosach filmowych Krzysztofa Wellmana. Na jednym ze zdjęć możemy podziwiać Małgorzatę korzuchowską w stroju Ewy. Mąż Doroty Wellman to artysta fotografik, który od prawie czterech dekad fotografuje polskich aktorów, na planach filmów fabularnych najpopularniejszych seriali i teatrów telewizji Jego najnowsza wystawa to blisko 40-letnia historia polskiego kina na wyselekcjonowanych zdjęciach przedstawiających miłość w filmie reklama autor podzielił wystawy na sceny romantyczne miłosne i te najbardziej odważne erotyczne jednak przede wszystkim zależało mu na pokazaniu wielkich osobowości rodzimej kinematografii dla wielu widzów będzie to podróż sentymentalna gdy zobaczą Krystynę Jandę w scenach skultowej pestki, Grażynę Szapołowską z lata 20, lata 30, młodziubką Agnieszkę Włodarczyk z filmu Sara czy Małgosie Korzuchowską w przeprowadzkach.